Zakład karny w Koziegłowach to jednostka typu półotwartego. Oznacza to, że osadzeni w niej mężczyźni nie są zamykani w celach i mogą swobodnie poruszać się po oddziale. Dziś funkcjonariusz umiński ma za zadanie przeszukać szatnię, w której przebierają się osadzeni pracujący na co dzień w więziennej kuchni. Przy tego typu czynnościach niezbędny jest pies, który z łatwością wykrywa wszelkiego rodzaju narkotyki. Dzień dobry, panowie, przeszukanie. Proszę wyjść, zostawcie wszystko tak, jak jest. Chorąży Paweł Umiński, przewodnik psa specjalnego, w służbie więziennej od 12 lat. Żadnych artykułów spożywczych, mam nadzieję, że nie ma. Przeszukanie będzie z pieskiem. Wychodzimy, panowie, wychodzimy, zostawiamy wszystko tak, jak jest. W wyniku czynności profilaktycznych dowiedzieliśmy się, że w pomieszczeniach, w których skazani przebierają się, zanim trafią do pracy, do kuchni, mogą znajdować się środki odurzające. Zapraszam na górę. Poczekaj. Czekaj. Zanim pies przystąpi do pracy węchowej, sprawdzamy pomieszczenie pod kątem przedmiotów zagrażających jego bezpieczeństwo. Mam na myśli wszelkiego rodzaju jakieś, powiedzmy, szynki z zawartością gwoździ, żyletek. Skazani starają się maksymalnie utrudniać psu tą pracę. Często podkładają jakieś piłki, aby wytrącić psa z tej prawidłowej pracy węchowej. Również bardzo ważne jest przewietrzenie pomieszczenia. Pomieszczenie musi być przewietrzone, żeby pies mógł wejść i znaleźć źródło tego zapachu. W momencie, gdy mamy potwierane okna, gdy mamy tutaj drzwi, jest przeciąg, psu ciężko zlokalizować źródło zapachu. Pies może podjąć tą pracę węchową i właśnie zaczniemy. Pies bardzo dokładnie sprawdza każdy kąt pomieszczenia. Warto dodać, że jego węch jest nieomylny. Przystosowanie psa do służby trwa nawet kilkanaście miesięcy, a pełen etat dostają jedynie najlepsi z najlepszych. Nero jest jednym z nich. Szukaj. Zobacz. Ślicznie, pięknie. Zobacz, Nero, tu. Ślicznie. Szukaj, piesku. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Szukaj dalej. Szukaj dalej, piesku. Zobacz tu. Nero. Ślicznie. Zobacz. Cześć. Szukaj. 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 Dobry piesek. Dobry piesek. Pies najprawdopodobniej zaznaczył nam potencjalne miejsce ukrycia narkotyków poprzez drapanie. To jest pies aktywny, który w ten sposób zaznacza. Musimy teraz, nie możemy nagrodzić psa, bo jak widać, pies cały czas zaznacza. Jest bardzo silny zapach. Musimy, zanim nagrodzimy psa, nie wiemy, czy tam jest narkotyk, czy tam był narkotyk. Psa nagradzamy za znaleziony narkotyk, nie za to, co było. Więc musimy dokonać przeszukania tego miejsca i dopiero wtedy pies może być nagrodzony za swoją pracę. Zostań, piesku. Nagrodą dla psa jest jego ulubiony smakołyk. Zaznaczenie było dosyć precyzyjne. Początkowo chodziło tylko głównie o tą kratkę wentylacyjną. Jak widać, ciężki to jest dostęp do niej, ale musimy to z drugiej strony. Te drzwi są prawdopodobnie w środku. No jest trafienie, to jest ewidentne trafienie. Jest ukryty środek jak nic. No jest piękna praca psa i śliczne trafienie. Bardzo delikatnie, żeby się nie uszkodziło. No ładne trafienie, świetnie. Tak wstępnie można stwierdzić, że może to być amfetamina. Teraz trzeba dokonać analizy tej substancji specjalnymi testami na to. Pies swoje zrobił, teraz już my działamy. No z reguły to tak jest, że skazani też kombinują jak mogą, chowają te narkotyki w miejscach, my to nazywamy neutralnymi, takie, że później ciężko to komuś przyporządkować, przypasować, do kogo to należy. Co innego jakby znalazł w szafce u skazanego, w jego rzeczach osobistych. No tak się stało, że któryś ze skazanych się wykazał sprytem i schował w miejscu, gdzie ciężko będzie to komuś przypasować po prostu. Obligatoryjnie cała grupa skazanych, która jest zatrudniona w tym wypadku na kuchni, poddawana jest badaniom na obecność narkotyków, środków odurzających w organizmie. Wstrzymywani są zatrudnienia do czasu wyjaśnienia postępowania w tym zakresie. Jeżeli nikt ze skazanych nie przyzna się do narkotyków, które zostały znalezione w drzwiach szatni, służba więzienna nie będzie mogła wyciągnąć konsekwencji z tym związanych. Środek psychoaktywny zostanie jedynie skonfiskowany i przekazany policji.